W różnym natężeniu możecie sobie różne tam informacje przeczytać. Ja uważam, że to nie jest nic złego, prawda? Wiedzieć, tak. Natomiast skoro zacząłem w ogóle o tym temacie mówić, więc myślę, że jakoś należy podejść do tego w miarę rozsądnie. Oczywiście ten rozsądek można również w ten sposób dawkować, że do zarządzania jakiegoś kryzysowego gdzieś na poziomie naszym osobistym przygotowujemy się stopniowo, no i to wtedy możemy bardziej, można powiedzieć, wypośrodkować na przykład kwestie kosztów, tak, czyli nie biegniemy do sklepu, nie kupujemy wszystkiego naraz, jakieś źródła prądu, świeczki, siekiery, włóki, rambo, w sobie żartuję, słuchajcie, spokojnie, spokojnie, nie biegnijcie, tylko jakoś to rozkładamy na dłuższy okres czasu. Znowu jest to wyzwanie psychologiczne, bo trzeba o tym wtedy pamiętać, tak? A zresztą ja gdzieś tam pamiętam ktoś wspomniał na jakimś forum, właśnie tych preperów, gdzie. gdzie Analizowali jakieś tam kolejne urządzenia, które mogły być przydatne do przetrwania w lesie, to się tam sami śmiali, prawda? Że, że największe zainteresowanie wtedy nasze również też, bo musieli czekać na jakiś tam na jakąś rzecz, którą zamówili za granicą preperską. Wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy jest jakiś kryzys. no To jest za późno wtedy. No, Ale to wszyscy wiedzą, ja tu nie jestem jakoś, prawda, też nie wiadomo jakimś geniuszem. To są tylko moje takie przemyślenia, można powiedzieć, teoretyczne, ale gdzieś tam jakoś. Tym pewnymi doświadczeniami praktycznymi poparty. Zresztą, jeżeli chodzi, słuchajcie, o doświadczenia pra praktyczne. Ja, co prawda, żyłem za komuny i tam jakiś stan wojenny pamiętam, no ale to nie było aż takie dramatyczne wydarzenia. Ale historia jest oczywiście no, taką doskonałą nauką, co się wydarzyło. Ostatnio, tak jak Wam mówiłem, chyba dwa odcinki temu, czytałem taki pamiętnik. Y lekarza, który przebywał w czasie oblężenia Kaliningradu na terenie Kaliningradu, czyli dawniejszego królewca, później można powiedzieć, odbył tą peregrynację z repatriacją, można powiedzieć do Niemiec Zachodnich, no i to mi też dało do myślenia, prawda? Odnośnie różnych pomysłów, które gdzieś tam jeszcze przy okazji skomentuję, którzy ma, które mają różni preperzy, na przykład uciekania, prawda? Że przygotowujemy jakieś plecaki ucieczkowe, tak? Czyli no właśnie taki klasyczny koncept preperski, prawda? Plecak ucieczkowy to się chyba nawet nazywa bob, czyli back out, back out, back out, backpack, czy coś takiego, tak? Czy jakiś plecak, back out. Back out czy że się wybagować trzeba trzeba uciec prawda jak shit hits the fan to też taki jest prawda SHTF skrót no i wtedy my uciekamy no ale tu jest duża dyskusja i moim zdaniem całkiem uzasadniona no bo gdzie my mamy uciekać prawda będziemy gdzieś tam biec po jakichś drogach a czy będzie sens no w tym przypadku, który rozważamy, że jednak nie dochodzą tu jakieś ruskie tanki, bo chyba ich jest jednak za mało, no to gdzie my mamy uciekać, prawda? Raczej się przygotowujemy na scenariusze, gdzie będą jakieś zakłócenia dostaw mediów, cyberataki, problemy z zaopatrzeniem niż z koniecznością ucieczki, prawda? Więc tutaj ponoszenie kosztów na jakieś bushcraftowe zestawy przetrwania to jest chyba po prostu absurdalne. A nawet gdyby była wojna, to znowu odwołuje się do wspomnień różnego rodzaju uciekinierów, to chyba w chałupie lepiej siedzieć, bo później jak próbują ludzie uciekać, to okazuje się, że są drogi za... Drogi są zablokowane. Nawiasem mówiąc, przypomina mi się tu sytuacja z początku pandemii. To dokładnie pamiętam, że takie zaczęły plotki krążyć, że tu już wojs, wizje wojska odcinają obwodnice, że, że nie będzie można wyjechać. Autentycznie takie historie krążyły. No i wiecie, w takich sytuacjach jakiś zapalnik do paniki to wiele nie trzeba. Tak, wielu ludzi na przykład, ja tu mówię do was z trójmiasta, ma różne działki za, za miastem, no i nagle, nie wiem. Pewnie, pewnie byli tacy, co i wyjeżdżali, prawda? No, lucky dem, prawda? Jeżeli mają taką sytuację. Ale w sytuacji jakieś takiej paniki, to daleko nie uciekniecie i właściwie po co mielibyście uciekać, prawda? Jak w chałupie, mimo wszystko bezpiecznie, bo macie wszystko na miejscu, o ile wszystko macie, tak? O ile macie cokolwiek. Więc wydaje się to też sytuacją dosyć raczej nieprawdopodobną, i historia uczy, że to nie za bardzo do czegokolwiek prowadzi, żeby gdzieś uciekać. Więc historia jest też pouczająca, krążą również w internecie, to odniosę się do różnych źródeł, takie teksty. Czasami to są apokryfy, czyli można powiedzieć takie właściwie pod różnymi nazwami występujące, z niby wspomnienia jakichś soldatów Serbii albo z jakichś kryzysów i tak dalej, i no, potrafią być pouczające, bo tam są ciekawe myśli, prawda, dotyczące przetrwania, no ale znowu wydaje mi się, że rozpatrywać taki scenariusz, że na przykład Warszawa będzie oblężona, że tam będą biegali po metrze jacyś dzicy ludzie, że wy musicie być uzbrojeni w kałasznikowy, bo to nie wiem, coś się tam dziwnego wydarzy, raczej to się wydaje kompletnie absurdalne, bo, bo chyba to nie jest i, i zgodne z naszą historią, jakieś mimo wszystko duchem tego narodu, żeby jakieś tam bandy krążyły, raczej będą krążyły jakieś bandy, jakiś żandarom, prawda, i będą wszystko zamykały i nic nie pozwalały robić, niż to, że, że tam jacyś snajperzy będą strzelali Polacy do Polaków. Wydaje się to mimo wszystko mało prawdopodobne, ale są takie elementy, które z każdej lektury wydaje mi się, że można, że można zaczerpnąć. Tak? Też nie wydaje się, żeby to nas Ruscy oblegali w miastach, no bo jak, gdzie, no bo oni nawet nie mają ani tyle wojska. Więc znowu wracamy do tych jakichś bardziej lajtowych scenariuszy, które z drugiej strony pozwalają nam jednak ograniczyć ten swój zakres przygotowywania się do nienabywania łuku Frambo, nie, nie przygotowywania jakichś tam suwów. A propos, teraz koląży po Facebooku, widzę taki znowu z jakiegoś dziwnego portalu, taki informacja, że rzekomo wojsko zaczęło, wojsko zaczęło rekwirować suwy, czyli takie samochody terenowe, prawda. Akurat nie wiem, czy oni musieliby takie suwy um, rekwirować, bo wiele z tych słów to się do niczego nie nadaje, mimo że tam jakiś napędzik na cztery koła ma, prawda? Ale faktem jest, z tego co mi wiadomo, że w przypadku jakiejś wojny, sytuacji ostro kryzysowej, to wojsko zdaje się ma do tego prawo, ale nie wydaje się, żeby gdzieś teraz stali na autostradach i kazali rodzinom wysiadać, że chcą jakimś tam, prawda, um, Dacią Sandero gdzieś pojechać. To się wydaje absurdalne. No ale znowu widzicie, no, jak przy każdym kryzysie, czy niebezpieczeństwie, Bezpieczeństwie tego rodzaju, tego rodzaju plotki mają jednak swoje znaczenie i niedocenianie ich ma o tyle, jest o tyle błędem, że one mają realny, można powiedzieć, wymiar, prawda? Czyli panika może być czymś zupełnie irracjonalnym, ale powoduje to, to, że ludzie realnie biegają po ulicy, prawda? I się gdzieś tam nawalają maczugami po głowach albo depczą. Więc to jest oczywista kwestia, no bo człowiek jest istotą w końcu irracjonalną, także w tym zakresie. Także to są takie główne scenariusze, które przy, trzeba przyjąć, a więc jest kryzys. Stwierdzamy, skoro słuchacie nas dalej, że się jeszcze trzeba jakoś przygotować, także on może wystąpić. Stwierdzamy, że nie przygotowujemy się na apokalipsę i przyjście zombie. Zombie są oczywiście bardzo popularni. A propos, pamiętacie, jedna z moich książek, którą możecie też nabyć ciągle w księgarni ryzyko do której wejdziecie przez mój, przez mój blog? Mój bestseller z 2014 roku, którego niedługo ukaże się, a niedługo to znaczy w ciągu bardzo niedługo, w ciągu dni, można powiedzieć, najbliższych, no może tygodni. No, wiecie, zawsze jest to kwestia tej, tych kwestii technicznych. I tytuł, tego, tytuł tej mojej książki, tego Buka to było to Jest, zombie atakują. Ja tam wyjaśniam, że odnosi się do takiego pomysłu, który miało Center for Disease Prevention and Control amerykańskie. Oni opublikowali na swojej stronie taki, taką, można powiedzieć, historykę o tym, że rzekomo zombie atakują, i e, zamieścili też zdjęcia stosowne, zombie, prawda, jakieś e, gustowne. No i e, chodziło o to, żeby ludzie pomyśleli o tym, jakąś się przygotować na nadejście zombie, bo w gruncie rzeczy to przygotowanie się na nadejście zombie jest, jak tak spojrzeć, podobne na przygotowanie się na nadejście. Ruskich, tak? czy jakiegokolwiek kryzysu. No właśnie, to znajdziecie na stronie CDC amerykańskiego. Zresztą postaramy się również uaktualnić gdzieś tam na swoich forach link do, tego, do, tej, do tej historii. Swoją drogą, skoro mowa o takich różnych organizacjach rządowych, to przypomina nam się tutaj raportniku, który pisał o broni cywilnej chyba pierwszy raz jeszcze w 2014 roku, z tego co pamiętam. W 2019 roku znalazłem też jest takie uaktualnienie. No, i tam są bardzo ponure wnioski, jeżeli chodzi o obronę cywilną, o przygotowanie nas jako społeczeństwa. Wręcz sięgające takich, można powiedzieć, konstatacji, że nie ma po prostu nawet żadnego planu, że państwo nie jest przygotowane. No, to jest zgodne też z naszymi wieloletnimi obserwacjami, że mamy oczywiście różne ustawy, ale nie ćwiczy się tak, jak na przykład to w państwach się dzieje, jak w skandynawskich, jakichś realnych sytuacji zagrożenia albo ludzie to traktują, tak można powiedzieć, per noga. No generalnie rzecz biorąc raczej zakładają i tu znowu do tego się odnosimy, jakoś to będzie. Z takich co ciekawszych elementów, o których wspominałem też już wielokrotnie, jest to, że w Polsce jest bodajże chyba jakieś 91 schronów przeciwatomowych, a to są też takie naturalne miejsca schronienia. Przechowywania rannych, prawda? Gdzie można znaleźć jakąś pomoc? No tak mogłoby być, prawda? Wyposażone w jakąś technikę odpowiednią. Zdaje się, 91 chronów czynnych przeciwatomowych i z tego chyba zresztą, co zawsze mnie bawiło, chyba 90 na Podkarpacie, wiadomo, no, Podkarpacie musi przetrwać prawdopodobnie. No pewnie to jest z innych przyczyn, no, ale tak to się składa. Co gorsza, nie ma dostępu na przykład do wody, tak? No i jeżeli jesteście gdzieś, mieszkacie na wsi, macie studnie, macie własne ujęcie, to pewnie fajnie. No a jeżeli mieszkacie w mieście, no to no to właśnie, no, przecież woda też jest można powiedzieć na prąd, tak? Czyli jeżeli dojdzie do jakiegoś cyberataku i wyłączą prąd, to wody też nie będzie. To nie będzie niczego, nie będzie, właśnie, żeby było tak, żeby nie, będzie, żeby nie było niczego, tak jak mówił sławny poeta. Nie będzie gazu, nie będzie prądu, przepraszam, nie będzie wody, nie będzie jedzenia. No dlaczego nie będzie jedzenia? Oprócz tego oczywiście, co macie gdzieś tam zgromadzone, czy macie na swoich półkach. No bo wysiądą kasy fiskalne, prawda? I nawet jeżeli, tak sobie ostatnio o tym myślałem, jeżeli przez pewien czas yy, ta sytuacja tylko potrwa i potem rząd umożliwi, nie wiem, sprzedawanie na zeszyt ludziom, prawda? albo ten prąd w końcu gdzieś tam znowu ruszy, no to przez pewien czas może nie być prądu, może nie być możliwości nabycia jakichś artykułów żywnościowych, czy jakichś innych, które są dla was akurat bardzo istotne, na przykład leków, tak? No i wtedy, wtedy jest problem, tak? To nie musi potrwać prawdopodobnie aż do końca świata, ale może przez jakiś czas, kilka dni potrwać na przykład. I nie wiadomo, czy akurat będziecie chcieli stać wtedy w kolejce do jakiegoś beczkowodu wśród tłumu ludzi jeszcze dodatkowo teraz w COVID, prawda? I takie rzeczy można powiedzieć, nieskrajnie ekstremalne, ale, um, czyli jak właśnie jakiś atak zombie, ale nieskrajnie ekstremalny jak wojna atomowa, ale też trzeba wziąć pod uwagę. Zresztą, a propos, żeby nie zawołać, no słuchajcie, wojna atomowa, jakaś ostra wojna też można się wydarzyć. No. O tym nie będę mówił, tak? No, bo to już byłoby, słuchajcie, zupełne szaleństwo, prawda? I przestalibyście mnie, mnie słuchać, a przecież chcę, żebyście jeszcze mnie. Abyście mnie trochę posłuchali. <laughs> Więc przygotowujemy się, słuchajcie, przede wszystkim na jakiś ogólny chaos, który może nastąpić gdzieś w ciągu nas... kilku tygodni, a może nawet jutro, prawda? Bo są tacy ludzie, którzy się zastanawiają, czy jak się budą, nie usłyszą, że akurat rusek napadną na Ukrainę. Ja się na przykład czasami zastanawiam, ale wiecie, że to jest też ryzyko mania, prawda? Więc wybaczcie. No i jak się teraz przygotować? <laughs> Wybaczcie te rozważania, tak? ale wybaczcie, to jest tylko, można powiedzieć, taki chwyt retoryczny, bo jeżeli pamiętacie, ISO 31000, o tym też wielokrotnie mówiłem, no to takim podstawą do, do przejścia do procesu zarządzania ryzykiem jest analiza kontekstu, tak? czyli można powiedzieć, że myśmy sobie ten kontekst tutaj przeanalizowali, zidentyfikowali główne ryzyka, które mogą wystąpić. Przecież to ma oczywiście ta identyfikacja charakter dowolny, podcastowy, i pewnie, jeżeli byście usiedli z, z karteczką w ręce, to moglibyście to sobie uporządkować, albo jeżeli macie fotograficzną pamięć, to możecie sobie porządkować w myśli. No i teraz zastanowimy się, co dalej robić. No i pewnie tutaj trzeba pomyśleć o jakimś planie działania. Nick wskazywał w tym raporcie z 2019 roku, który możecie też sobie łatwo wygooglać, ale też postaram się link wrzucić do informacji o tym podcaście na mediach społecznościowych. On właśnie zwraca uwagę, że jest przede wszystkim u nas bardzo słabo z planowaniem. No, i właśnie chyba z planowaniem bardzo słabo jest w ogóle nie tylko narodowo, ale i u nas, można powiedzieć, na takim poziomie ludzkim. Też pewnie w tym mistrzem nie jestem, ale o tym będę chciał parę słów powiedzieć. Że jakiś plan działania by się przydał. Na przykład nazwijmy go planem działania dla rodziny. PDR, tak. I wydaje mi się, że gdybyście sobie siedli przy komputerku i postarali takie główne elementy, problemy, które mas według was mogą się pojawić, wypisać, to korzystając z najbardziej doskonałego komputera, jaki ever wymyślono do tej pory, ale pewnie już pracują na lepszymi, to moglibyście sobie taki plan działania wymyśleć, tak? Dotyczący, zauważcie, was w szczególności, tak? Bo jak wiemy, zarządzanie ryzykiem powinno być spersonalizowane, powinno być imbydyt, prawda, czyli zakorzenione w sytuacji, powinno dotyczyć was, a nikogo innego. Bo zależy, gdzie wy mieszkacie, prawda, jakie tutaj są ograniczenia, jakie macie możliwości. No. Jeżeli ktoś mieszka gdzieś na wsi, prawda, i ma dostęp do pola ziemniaków, to może się tam w nocy zakradać i sobie ziemniaki kopcować, albo sobie coś hoduje, albo ma jakieś zwierzęta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To... Ma zupełnie inne możliwości. Natomiast, jeżeli ktoś mieszka w mieście, gdzieś w centrum miasta, też ma inne możliwości. Niekoniecznie gorsze, bo to wszystko zależy.